Rozmawiamy z poseł Beatą Szydłą z Sejmowej Komisji Finansów. Pani poseł, premier zapowiedział, że spółka LOT, spółka z udziałem Skarbu Państwa, dostanie wsparcie od budżetu, wsparcie, o które prosiła. Jak pani ocenia całość zamieszania z LOT-em, który jeszcze miesiąc temu był firmą promującą swoje Dreamlinery, a teraz okazuje się bankrotem? Wydaje mi się, że to jest taka kwintesencja rządów Donalda Tuska, to co dzieje się w spółce LOT, dlatego że po pierwsze pytanie, gdzie był do tej pory minister Skarbu Państwa, dlaczego nie nadzorowano, dlaczego nie zwracano uwagi, że tam dzieje się coś złego. Wręcz odwrotnie, na komisjach sejmowych przedstawiciele LOT-u zapewniali, że będzie bardzo dobrze. Nie chcę już wspominać o zakupie wspaniałych samolotów, które... Dobrze, że flota się bogaci, natomiast zdaje się, że to miało być takie na zasadzie zestaw się, a postaw się. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli w tej chwili ma być udzielona, a właściwie została już udzielona pomoc LOT-owi, co zapewne ma swój sens i ja nie jestem przeciwnikiem, wręcz odwrotnie. Uważam, że Polska powinna mieć swojego narodowego przewoźnika. Ale jak na razie to wiemy tylko tyle, że do LOT-u zostały przekazane olbrzymie pieniądze, 400 milionów złotych. Natomiast nie wiemy, co za tym pójdzie, to znaczy jakie będą plany restrukturyzacji, czy tam coś się zmieni, jakie zmiany również i personalne zostaną podjęte. No i przede wszystkim jaka jest strategia co do tej spółki. Więc w tej chwili mam wrażenie, że dano pieniądze, ale na zasadzie takiej nie wymagając zbyt wiele. Zobaczymy, czas pokaże. Niemniej jednak, gdyby to miało być w nieskończoność, bo to może być worek bez dna, no to nie widzę tutaj żadnych możliwości, żeby w ten sposób miała funkcjonować ta spółka. Rząd od dawna mówi o tym, że LOT można byłoby sprzedać, właściwie prawdopodobnie chce sprzedać polskiego przewoźnika lotniczego. Czy według pani to wpompowanie tych 400 milionów może być takim sposobem na oddanie komuś LOT-u bez długu? Właśnie to jest w ogóle, wokół LOT-u zaczyna się taka atmosfera dosyć przedziwna, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że tak duża spółka, narodowy przewoźnik, był bez kompletnej kontroli ze strony Ministerstwa Skarbu i że nie wiedziano, co tam się dzieje. A jeżeli tak, no to albo zupełnie okazuje się, że nikt się nie przejmuje w ministerstwie tym, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, albo wręcz odwrotnie, komuś być może było na rękę to, że ten chaos tam panował. Pojawiają się takie domysły czy przypuszczenia, że być może chodziło o to, żeby właśnie spółkę doprowadzić do takiej kondycji finansowej, żeby potem jeszcze ją dokapitalizować i szukać nabywcy prywatnego. Zresztą plany sprzedaży LOT-u już były podejmowane bezskutecznie. Więc to jest na pewno jeden aspekt sprawy sprzedaży spółki Skarbu Państwa i tutaj powinno być to bardzo dokładnie i przejrzyście wyjaśnione, dlaczego tak się stało, dlaczego dopuszczono do takich długów LOT-u. A druga kwestia, no to ja powiem tak, łatwo się sprzedaje, tyle tylko, że trzeba pamiętać, że sprzedaje się raz. Myśmy jako kraj wyzbyli się praktycznie już wszystkich strategicznych przedsiębiorstw, fabryk, pozwoliliśmy na upadek przemysłu stoczniowego. Więc sprzedawanie i wyprzedawanie wszystkiego, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury, gospodarki, doprowadzi do tego, że my będziemy po prostu jednym wielkim rynkiem montowni i hipermarketów, gdzie będą obcy kapitał będzie po prostu robił biznes i interesy. My będziemy tanią siłą roboczą i w tej chwili chociażby sytuacja w Fiacie w Tychach pokazuje, jaki błąd popełniono sprzedając fabrykę Fiata, bo trzeba pamiętać to, o czym Prawo i Sprawiedliwość mówi od zawsze i to wyraźnie podkreślamy, że kapitał, gospodarka ma swoją narodowość i szczególnie teraz w czasach kryzysu, kiedy wszyscy walczą o swoje, to jest bardzo widoczne.